Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Program budowy dróg i autostrad od początku stanowił jeden z filarów strategii obecnego rządu koalicji PO-PSL. Choć postęp w tej dziedzinie jest widoczny, to w praktyce okazywało się, co szczególnie było dostrzegane po wyborach samorządowych, potem po wyborach parlamentarnych, a na końcu po Euro 2012, że kurczył się on coraz bardziej. W bodaj największym stopniu potwierdza się to w odniesieniu do Polski północno-wschodniej, a szczególnie do Warmii i Mazur. Gdy się spojrzy na mapę infrastruktury naszego kraju, widoczne są białe plamy właśnie w tym regionie. I tylko część z nich wynika z uwarunkowań historycznych. Zaniepokojenie, a nawet zburzenie mieszkańców województwa, czwartego pod względem wielkości, stanowiącego swoiste laboratorium wykluczeń społecznych, nie tylko ze względu na najwyższy poziom bezrobocia i bezmyślną likwidację przed dwiema dekadami wszystkich PGR-ów, budzi zwłaszcza sprawa modernizacji drogi krajowej nr 16, będącej kręgosłupem Warmii i Mazur oraz południowej 27-kilometrowej obwodnicy Olsztyna, mającej być elementem składowym owej szesnastki. Stolica regionu to jedno z ostatnich miast wojewódzkich nie mających obwodnicy i czeka na nią od wielu lat. Bez tej inwestycji i bez dobrych dróg rozwój Warmii i Mazur będzie nadal zahamowany, a wykluczenie infrastrukturalne dopełni czary goryczy. W końcu ubiegłego tygodnia dziennik Gazeta Prawna dotarł do powstającej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej listy miast, które mają zostać usunięte z planów budowy obwodnic. Na jej czele ma znajdować się właśnie Olsztyn, co byłoby o tyle karygodne, że za kwartał minie termin ważności decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Taka decyzja równałaby się zmarnowaniu dużych pieniędzy dotychczas wydanych. Chciałoby się wierzyć, że inteligentny człowiek, jakim jest szef resortu, Sławomir Nowak, do tego nie dopuści, ale po doświadczeniach ostatnich kilku lat nie mam już co do tego żadnej pewności, bowiem jak plastycznie ujął to włoski pisarz Giovanni Guareschi, doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. I plany przeznaczenia rzekomo zaoszczędzonych środków na autostrady wydają się wadliwe. W minionej kadencji aż czterokrotnie występowałem z interpelacjami poselskimi w omawianej materii do prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzi udzielane w jego imieniu przez kierownictwo ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury były ogólnikowe, uspokajające, a nawet z obecnej perspektywy bałamutne. Obecny wicemarszałek Sejmu, ówczesny szef resortu Cezary Grabarczyk w kwietniu 2010 zapewnia w Olsztynie, że środki na obwodnicę tego miasta i na szesnastkę znajdą się ze środków unijnych. W styczniu ubiegłego roku na posiedzeniu rządu zapadła decyzja o wpisaniu olsztyńskiej inwestycji do załącznika do programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Oznaczało to, iż budowa obwodnicy w stolicy regionu będzie mogła być rozpoczęta na początku 2013 roku, jednakże pod warunkiem, iż gabinet znajdzie na to dodatkowe pieniądze, na przykład z oszczędności uzyskanych z realizacji inwestycji załącznika nr 1. W związku z tym zwracałem się również do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Niestety ezopowe odpowiedzi stały się specjalnością członków gabinetu Donalda Tuska. Do tego dochodziła nowomowa. Zacytuję na przykład fragment odpowiedzi na moją interpelację ministra Grabarczyka. Resort infrastruktury ma świadomość, że zadanie budowy obwodnicy Olsztyna na drodze krajowej nr 16 jest inwestycją bardzo wyczekiwaną przez samych mieszkańców Warmii i Mazur, dla których uciążliwością jest ogromny ruch, zwłaszcza tirów. Dlatego też resort infrastruktury, rozumiejąc potrzeby komunikacyjne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, przygotowuje do realizacji wskazaną przez pana inwestycję oraz podejmuje działania w celu jak najszybszego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na jej realizację. Przygotowuje i rozumie do tej pory bez rezultatu. To klasyczna nowomowa. Sytuacja dziś zdaje się wyglądać dramatycznie. Odpowiedzialność za nieskuteczność poczynienia w sprawie obwodnicy Olsztyna spoczywa na politykach rządzących partii, szczególnie na parlamentarzystach Platformy Obywatelskiej i na władzach województwa. Równo tydzień temu w audycji ośrodka olsztyńskiego TVP na Sinawiejskiej przypomniałem kazus nietrafności wykorzystywania środków unijnych na Warmii i Mazurach. Urząd Marszałkowski kierowany przez szefa regionu PO wygospodarował kwotę około 100 milionów złotych, z czego gros funduszy Unii na tak kontrowersyjną inwestycję jak Termy Lidzbarskie w mieście, skąd pochodzi marszałek i gdzie przez długie lata sprawował różne funkcje. Tymczasem skład wody pozostaje niewiadomo, a wiercenia dowiodły, że jej temperatura jest sporo niższa niż zakładano.
Przypomina to sprawę słynnych Term Toruńskich ojca Tadeusza Rydzyka, gdzie również szereg ekspertów wskazywało na słabości ekonomiczne i przyrodnicze koncepcji stworzenia ośrodka rekreacyjnego opartego uzyskaną na miejscu podziemną wodę termalną. Ale ten sam Urząd Marszałkowski nie jest już w stanie zagwarantować środków na postokroć ważniejszą wodnicę Olsztyna. Tak więc źle pojmowany patriotyzm lokalny, nie biorący dostatecznie pod uwagę rachunku ekonomicznego, zderza się z szerszym interesem społecznym i bezradnością, jeśli chodzi o efektywność realizacji naprawdę kluczowych zadań regionalnych. Pani marszałek, chciałem tylko skończyć, niedużo mi zostało. Bodaj najsłynniejsze perskie przysłowie brzmi: obietnice mają wartość tylko dla tych, którzy w nie wierzą. Otóż to warto przypomnieć w kontekście sytuacji budowy obwodnicy Olsztyna. Przez szereg lat w poprzedniej kadencji podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury był pan Radosław Stępień, obecnie realizujący się bodajże jako wiceprezydent Olsztyna. Otóż pan minister Stępień był znany z tego, że zakładał się, iż określone plany i propozycje będą zrealizowane, a gdy one się nie realizowały, to brał udział w wyścigach, jakby za karę. Otóż gdy patrzę na to, co się dzieje w omawianym kontekście, to odnoszę wrażenie, że pół rządu musiałoby wsiąść na rowery i odbyć swoiste Tour de Pologne. Więc chciałem w odniesieniu również nie tylko do tej sytuacji, ale generalnej sytuacji, która się zaostrza w Polsce w ostatnich dniach, powiedzieć, że podejście rządu do sprawy decyzji o zwolnieniu 1/3 pracowników zakładu Fiata w Tychach, a także do kwestii budowy obwodnicy Olsztyna będą bodaj najlepszym testem wiarygodności tego rządu. Dziękuję bardzo.